reprezentuję ośrodek Dębogóra Ranch koło Poznania. Zajmuję się tam treningiem koni westernowych, w konkurencji reining w szczególności. Jeździectwem zajmuję się od 25 już z górką lat. Skłoniło mnie do tego, a właściwie zachęciła mnie finezja w pracy z koniem, harmonia w pracy z koniem, trenowanie tych koni w oparciu o naturalną mowę ciała, a więc takie cechy, które wszystkich ludzi, bo wtedy jeszcze robiłem to rekreacyjnie, którzy te konie kochają, niekoniecznie chcą od nich żądać maksimum, powinny fascynować. Tutaj u Was byłem z koniem Top Stylish Playgun, jest to 4,5-letnia klacz, to jest początek jej drogi. Ma za sobą bardzo, bardzo krótki okres szkolenia, bo dopiero 12-miesięczny. Startowała na mistrzostwach Polish Quarter Horse w Łodzi. Brała udział w mistrzostwach Polski we Wrocławiu. No i tak pokrótce przedstawialiśmy tutaj właśnie w Zielonkowie tajniki ujeżdżenia w stylu amerykańskim. Ujeżdżenie w stylu amerykańskim to nic innego jak ujeżdżenie w stylu amerykańskim w wydaniu dresażowym, czyli jest to taki odpowiednik dresażu klasycznego. On nieco inaczej wygląda stylistycznie, nieco inne pomoce stosujemy, ale generalnie formuła jest taka sama, tak? Czyli dobrze ujeżdżony koń dresażowy, a koń reiningowy z grubsza rzecz biorąc powinni mieć podobne cechy. Lekkość, finezję, przepuszczalność każdej części ciała. Kiedy pracuję z koniem, chcę nauczyć konia, czy uzyskać od konia ruchomość, czy możliwość poruszania jego głową, szyją, łopatkami, chłodą oraz zadem. Kiedy mam wszystkie te części ciała, wyróżniam ich z grubsza rzecz biorąc, więc pod kontrolą, mogę powiedzieć, że mogę tym koniem rzeczywiście fajnie, spokojnie sobie jeździć. Dlaczego w takim razie nie dresaż, tylko reining, tylko western? No bo tym koniom daje się tam więcej troszeczkę swobody. Zabawa zaczyna się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy koń już jest miękki, giętki, przepuszczalny i zaczynamy jeździć na coraz luźniejszej wodzy, na coraz mniejszym kontakcie i tak naprawdę on ma zaczynać pracować sam, tak? Czyli wyznaczam mu cele i dopóki nie wydam nowego polecenia, skręcam w prawo, wyznaczam koło, dopóki nie ma nowego polecenia, zostań na kole. Włączam bieg na przykład kłus, joke. Dopóki nie wydam nowego polecenia, do skończenia świata masz jechać jokiem. To świetna zabawa, bo możemy wtedy zastanawiać się, kiedy odstawisz wodze, kiedy odstawisz nogi, możesz wtedy zacząć czytać to, o czym myśli koń. Możesz fascynować się tym, czy rzeczywiście on dalej jest skupiony na tobie, czy dalej wykonuje to, o co go prosisz, czy też już ma inne pomysły na życie i gdzieś tam do koleżanek swoich, do stada, instynkt stadny go ciągnie w bok. To głównie dlatego i z grubsza dlatego właśnie West. Dlaczego jeszcze West? Bo to jest świetny styl jazdy do uprawiania włóczęgi koni. Kiedy jedziesz po lesie, po górkach, dolinkach, nie potrzebujesz mieć konia szczególnie mocno zebranego, w każdym razie nie w każdym momencie. Nie potrzebujesz konia, którego nieustannie trzeba kontrolować za pomocą łydek i wodzy, a takim koniem właśnie jest koń westernowy. A więc włączasz bieg i podziwiasz okolice. Cała reszta należy już w tym momencie do niego. Oczywiście na arenach reningowych wygląda to troszeczkę inaczej. To już jest bardziej skomplikowana historia, ale w tym jeździe westernowym, takim rekreacyjnym, tak możemy to właśnie z grubsza określić, bo trzeba pamiętać, że west ma wiele kolorów. Ten western rekreacyjny, ten western, jakim pracowali kowboje amerykańscy na ranczach, a reining to troszeczkę inna bajka. Czy reining jest tym, co robię na co dzień? No generalnie nie. Moje podstawowe zajęcie to przygotowanie koni i jeźdźców do ogólnie pojętej jazdy westernowej. Reining to jest tylko taka odskocznia od tej codzienności, gdzie od czasu do czasu sprawdzam możliwości, czy sprawdzam siebie, czy konia, do jakiego poziomu on lub ja doszliśmy. Jest to koń rasy American Quarter Horse, Top Stylish Playgun. Koń urodził się w Teksasie w Amarillo. Przyleciała sobie do nas tutaj, do Polski i od roku jest u mnie w treningu. Właścicielem konia akurat nie jestem. Jest to koń, który został mi powierzony w trening. Jest to koń typowo cuttingowy, a więc w jego żyłach płynie krew samych koni cuttingowych. Są to dość specyficzne konie. One troszeczkę się różnią budową, wolą troszeczkę wyżej szyję nosić. Są to konie takie, z którymi trzeba szukać więcej kompromisu. Nie jest to koń reining taki jak reiningowy. Cechą konia reiningowego, dobrego konia reiningowego jest takie, bym powiedział, takie zdominowanie go, w którym on po prostu przestaje w ogóle mieć jakiekolwiek swoje pomysły na życie. On po prostu idzie
dokładnie na ślepo, gdzie mu jeździec każe. Konia kantingowego nie da się tak spacyfikować, nie da się tak zdominować. Z koniem kantingowym trzeba szukać jednak więcej kompromisów. Jest to o tyle fajne i niefajne, zależy kto z tego czerpie jaką przyjemność, że tutaj nasze relacje są takie 50 na 50. W przypadku koni treningowych ta dominacja jest pełna i bardziej absolutna. Pytanie w takim razie, dlaczego ten koń jest szkolony do reiningu, a nie do cuttingu? No cóż, przyczyny są bardzo prozaiczne. Nie mamy w Polsce tutaj krów, nie mamy miejsc, gdzie można z tym ćwiczyć, a reining jest dobrą formułą, żeby tego konia podporządkowywać, szkolić i czynić go bezpiecznym koniem dla przyszłego jeźdźca, który niekoniecznie musi być jeźdźcem profesjonalnie jeżdżącym, bo Stylish będzie koniem, który będzie też chodził pod bardzo rekreacyjnym miejscem. Pięć cech człowieka, jakie powinien mieć, jeśli pracuje z koni? To bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy sprostam. Tych cech człowieka powinno być mnóstwo. Pierwsza, brak uczuć. Ja wiem, jak to brzmi, ale to bezpieczna formuła przyjęta w pracy z koni. Nie gniewasz się na nich, nie cieszysz się, przynajmniej nie okazujesz tego w czasie pracy z koniem, kiedy coś robi dobrze, bo wtedy przepuszczasz odpuszczenie. Sprawiedliwość. One nie kłamią, one nie oszukują, one są szczere. Nie podoba mi się, stuknę cię nogą czy zębami, spadaj na drzewo. Szanuję cię, oblizuję się, spuszczam głowę i tak dalej, jestem podporządkowana. Plan. Idąc do konia musisz mieć plan. Konie myślą bardzo szybko. Ostatnie badania, jakie miałem okazję czytać, twierdzą, że najszybciej poruszający się człowiek na zasadzie impuls, jakieś zdarzenie i wykonanie tego przez nasze mięśnie to jest 800 sekundy. Kutery robią to znacznie szybciej. A więc jeśli będziesz najpierw patrzył, potem analizował, co się wydarzyło i potem dopiero chciał to zrobić, przegrywasz grę. Więc musisz mieć plan, musisz wiedzieć właściwie, czego się spodziewać. No i religia w pracy z koniem to jest odpuszczanie, czyli niezwykle szybkie wycofywanie się zawsze, kiedy uzyskujesz pożądany zwrot sytuacji. Tak? To odpuszczanie musi trwać cały czas. Nie ma czegoś takiego, że możesz powiedzieć sobie, mnie to już nie dotyczy, mój koń już wszystko wie, wszystko umie. To jest cecha, która cały czas w każdym trenerze musi być. No i też powiem tak, paradoksalnie, znamy mowę ciała tych koni, wiemy, że one poruszają się w jakichś określonych ramach. Wiemy dzięki kilku mądrym ludziom, Farelli, Roberts, Clinton, tu trudno kogokolwiek przecenić, każdy z nich ma, ale też jest wielu ludzi, o których nie będziemy teraz mówić. W każdym razie znamy mowę ciała, wiemy, że ona istnieje i teraz jako ludzie musimy założyć, że skoro ona już jest, skoro znamy te, nazwijmy to w cudzysłowie, 7 gier Palelego, 7 różnych zabaw, kiedy wiemy, co mówi uszami, oczami, chrapami, łopatką i tak dalej, musimy też pamiętać, że prawdopodobnie tych słów one znają dużo więcej. Matka natura szkoliła ich, mowę ciała, miliony lat. Jeśli założymy, że my znamy wszystkie ich słowa, przegramy. A więc ja nie zostaję zbyt długo na randpenach. Po kilku tygodniach pracy na randpenie staje się dla konia nudny. Powtarzam te same ćwiczenia, w których koń zaczyna się dowiadywać, że jednak nie na każde jego słowo ja potrafię odpowiedzieć. Dam prosty przykład. Kiedy uczysz się anglezować, jesteś skupiona, poświęcasz całą energię na to i właściwie nie widzisz całego świata dookoła. Po jakimś czasie nauki tego potrafisz anglezować, czytać gazetę, oglądać się otoczenie i nie przychodzi ci to z wielką łatwością. Tak też działa koń. On w końcu wchodzisz na randkę, jest bardzo zaskoczony tym, że ty mówisz do niego jego mową, tak? Że wiesz, o czym on myśli, że wiesz, o czym on mówi. Ale uważaj, on tych słów zna znacznie więcej niż sądzisz, że ich jest. A więc w pewnym momencie zacznie po prostu cię sprawdzać i zaczynasz przegrywać. Jaki wniosek? Czy to znaczy, że nie można dalej pracować na randpenach? Oczywiście należy, tylko musisz się uczyć z koniem. Musisz być coraz szybsza, coraz bardziej wymagająca. Zmieniaj ciągle wydawane polecenia, zamieniaj kolejność i wymyślaj ciągle coraz nowe rzeczy, aby twój koń musiał się ciągle skupiać. Konie cuttingowe, takie jak Playgun, są w tej materii w ogóle szczególne, bo one ten zmysł obserwacji mają doprowadzony podświadomości gdzieś w genach, w naturze do perfekcji. To właśnie dlatego tak pięknie czutają krowy. Czy uważa pan, że każdy może trenować konia, czy tylko i wyłącznie wybitni trenerzy są w stanie ułożyć sobie konia i się z nimi w jakiś sposób zaprzyjaźnić i wyuczyć w nich poleceń, które od nich oczekujemy? To dobre pytanie i pozwolę sobie
zacytować człowieka z większym doświadczeniem, bardziej popularnego, Clintona Andersona. Ja przez wiele lat, patrząc na różnych, w cudzysłowie, zaklinaczy koni, w jakimś sensie im zazdrościłem, bo wyglądało to, albo przynajmniej wydawało mi się, że tak jest, że jest to właśnie jakiś dar ludzi wybitnych, ludzi z jakimś właśnie ukrytym talentem. Krótko mówiąc, jest to dar dla wybrańców, ta praca z koniem. To samo też mówił Clinton Anderson, że on widzi wielu cudownych, wspaniałych trenerów, ale ich dar jest właśnie taki gdzieś, w cudzysłowie powiedzmy, to dany od Boga. Jego szkoła, jego metoda, Clintona Andersona, i on sam stworzył program i oczywiście mówi o tym, i to jest jedna z takich cech, która go wyróżnia od wszystkich innych trenerów, mówi i dowodzi, że każdy może stać się trenerem koni. Kiedy pracujesz według programu Clintona, on jest niezwykle prosty, on jest niezwykle skuteczny, sprawiedliwy i efekty w pracy z koniem są właściwie zauważalne każdego dnia. A więc odpowiadając na twoje pytanie, jeśli pracujesz metodą, osobiście ja go uważam za jednego z lepszych trenerów, ale być może moi znajomi, przyjaciele lub przeciwnicy uznają, że nie. Ja uważam, że Clinton jest jednym z najlepszych, bo trudno powiedzieć, kto jest najlepszy. Takiej odpowiedzi nigdy nie ma. Jeśli pracujesz metodą Clintona, tak, każdy może być zaklinaczem w cudzysłowie koni, każdy może z nimi pracować. On pokazuje krok po kroku, detal po detalu, element po elemencie, jak A, B, C, D budować sobie cały alfabet, jak nauczyć się literek, składać słowa i zdania. I tym fascynuje mnie Clinton, że on nie uczy cię gotowych zdań, on nie uczy cię gotowych regułek. On mówi ci, to jest A, to jest B, to jest C, to jest D, a ty sobie teraz buduj z tego słowa. To ci daje dużo więcej też możliwości w pracy na ziemi z koniem, bo możesz dłużej z nim, więcej i coraz bardziej spektakularnych sukcesów odnosić, przez to, że koń nie uczy się twoich sekwencji na pamięć. To jest po prostu rozmowa, a nie uczenie na pamięć wyuczonych regułek typu biegnij, zawróć i przejdź.